Tak jest, moi kochani, przyszedł czas na zdradzieckiego chowanego. Dzisiaj wraz z moim narzeczonym Rogalikiem. Spójrzcie, jaka piękna para. Ała! A co gryzłem w język? Przepraszam, to jakieś było przejęzyczenie. Dzisiaj wraz z moim przyjacielem Rogalikiem zagramy w zdradzieckiego chowanego. Jeżeli nie wiecie, na czym to polega, już wam szybciutko wytłumaczę. Na mapie ukrywa się od 10 do 15 uczestników. Ja z Rogalikiem szukamy, jeżeli kogoś znajdziemy, robimy mu trzepanko, pchamy mu do mordy makowca i pytamy się, gdzie jest inny oponent. Jeżeli on się rozpruje, no to on odzyskuje wolność, a tamtemu pakujemy kulę w łeb. Proste. A jeżeli ty nie chciałbyś dostać kuli w łeb z tego pistoletu, no to zostawiaj łapeczkę w górę. Masz na to 3 sekundy. Raz, dwa, trzy! O kurde. To było niechcący. Żyjesz? Halo? Sorki. No jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to już ci nie będę straszył, żeby zostawił tego suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z zdradzieckiego na przykład chowanego albo Murder Mystery. 10 tysięcy łapek tibijskich pod tym filmem i nagrywamy kolejny odcinek schowanego z Rogalikiem, z Szakiem. Ja jeszcze zaproszę JJ-ka, a niech będzie za dyma. A jak? Zapraszam też wszystkich na pixieshop.pl po kosmiczne koszulki. Link do sklepiku znajdziecie w opisie, więc klikajcie, wbijajcie, dla każdego znajdzie się coś fajnego. Nie no, Rogalik, mówiłem ci przecież, że masz wyraźnie czytać, co jest napisane. Miał być bilet w dwie strony, a jest w jedną. Jak my teraz wrócimy z tego Marsa, czy tam Saturna? Krystian, dobrze, że ty rezerwowałeś nasze wakacje, bo ja nie wiem, co tu się stało, stary. Nie, to jest skandal. Jakieś niebo widzę, kurde, skały. Nie wiem, gdzie my polecieliśmy, ale mam kostium taki, że wnioskuję, że jesteśmy na jakiejś planecie innej. Słuchaj, mam tutaj kartkę, znalazłem w skrzynce, że no, jeżeli znajdziemy wszystkich uciekinierów ze statku, no, to będziemy mogli wrócić. Co? Tak no, po prostu? Za darmo? Ej, no. Ja już jestem tak nauczony, że w życiu nie ma nic za darmo. Chodź, zobaczymy, co się dzieje. O, dobra, bracie, to jest jakaś tajna baza wojskowa na Księżycu. Co tu się dzieje? Patrz, co oni hodują! Ty, to nie jest tam? To jest? Ty, to nie jest marihuana, czy coś takiego? Ty, zobacz. Ja to nie, nie to? Wiem, ja się nie znam na takich rzeczach totalnie. To mi to wygląda, no. To jest siedmiolistna koniczynka, proszę pana. Ty, a zdoba tutaj po drugiej stronie, co to jest? No, ty? To jest przężyto. Opa, jak szybko biegam, jak szef. O, o to tutaj chodzi, dobra. Powiem ci, że dziwna jest ta planeta. Po pierwsze, co mamy w ekwipunku? Taką fajną pompkę, strzelbę. Tak, tak, tak. I termowizję w ogóle, co? Stary, przecież będziemy uszukiwali tutaj. Haha, czy to jest WHA? Tak. To jest Wolka. O, jak cię widzę na żółto, jak szef. O, dobra, no, słuchaj. Kozacko. Szukajmy może ludzi już. Ja bym zaczął tu, bo tu ktoś drzwi za sobą jest? Mnie zamknął. Stary, wiesz? Stołówka jakaś? No właśnie nie wiem, tu chodzi? Skrzynki jakieś wojskowe, człowieku. Ja nie wiem. Idę nie, tu w drzwi. Tutaj nic nie ma. Idę do góry, wiesz? Nie ma. A byłeś tu w drzwiach? Aha, tutaj. Byłem. Przepaść, tutaj mamy też jakieś otwarcie. Wskoczę na daszek. Nikt się za satelitą nie schował, no niestety nie. Okej. Okay. Kurde, zwolniło mnie, ale oszukaństwo. Rogalik, znowu jesteś wolniejszy ode mnie, zobacz, chłopie. Ej, zobacz, tam są drzwi otwarte. No, co ja poradzę, że ja gruby, stary. No, utity. Dobra, nie, stary, to jest skam. Nikogo nie ma w tej... Okej. Okay. Są tylko jakieś trzy łóżka do spania, ale to nikogo nie ma. Mhm. Nie ma ufolutków. Ciekawe, czy tu są ludzie faktycznie. Może mnie nas bejtują w tej notatce. Stary, czy to jest rakieta? Musimy znaleźć ludzi. Tą rakietę będziemy wracali, tak? Ho, zobaczymy, czy w ogóle ma tak, tego. Tak, 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 bo tutaj jest ważny przegląd, czy ma. Na tą rakietę. Dobra, mi się wydaje, że... Jak tu? Da się tu wskoczyć? Mi się wydaje, że da, i ktoś tutaj się wgramolił na górę. Dasz radę tam wejść? Nie wiem. Nie wiem. O, zobacz. Dobra, dawaj tego Parkera. Dobra. Hop! Cyk! Trzymam za ciebie kciuki. Myślisz, wiesz dlaczego? Jest, widzę chłopa, jest! Złaś mi stamtąd! Urwiesz od internetu, zobacz. Noctowizja. Widzę go, widzę go. Dzień dobry. Proszę zejść na dół, proszę zejść na dół. Tak jest. Proszę, proszę. Będziemy mieli zadanie dla pana. Rączki do góry, kosmito. Tak jest. Ty skąd jesteś? To kierowca, który nas nie chciał odwieźć, ty. Z jakiej galaktyki jesteś, gościu? Tłumacz się tu od razu. Mam cię na muszce, jeden fałszywy ruch i ta pompa zaśpiewa tango. No. Okej. Ja się z ziemi urwałem. Z ziemi się urwał. Widać, że tu masz coś space napisane. Co, ja miałem na wakacje lecieć i mnie wywalili rakietą w kosmos. Aha. To niezłe wakacje. Ci, podobnie do nas, A pochwal się, gdzie bukowałeś ten bilecik? No właśnie. No. A nie mogę lokować, nie płacą mi za to, to nie ma tak. Czyli tam gdzie my. Okej. Skam jeden wielki. Dobra. Słuchaj, mój drogi przyjacielu. Masz 30 sekund na to, żeby kogoś znaleźć. Okej?
Okej? Okay? Dobra. Okay. Bo inaczej słyszałeś, co nie? Patrzcie tam. Gdzie? Gdzie? Pokaż, nie widzę. Dawajcie. No 20 sekund, przyjacielu. Ale te 30 sekund to jakieś liczne. Słuchaj, słuchaj, jesteśmy w kosmosie, tu się całkiem inaczej liczy czas. O, jest. Jest. Panie ze skały, wychodź, a ty możesz iść. Ty sobie idź, kierowca. Tak, ty możesz iść sobie, iść się schować dalej. Panie ze skały, pana widzimy tutaj. Proszę tu wyjść, rączki, rączki. Tak jest, Ufoludek, chodź tu. Masz 3 sekundy, żeby wyjść. Raz, dwa, dwa i pół. Dobra, pal go. Palić go? Ta. Dobra. Nieposłuszny marsjanin. Idziemy tutaj, co? Dawaj. O Boże, jestem zwolniony. Tak, zamulili strasznie. Da się wskoczyć? To ja ci powiem tak. O, tu masz przyspieszenie. Słuchaj, ja troszeczkę pouszukuję. Skoro mam noktowizję, to będę tutaj używał tego... już o tym. Tego udogodnienia w tym meczu. Tak jest. Rozejrzyjmy się. O, widziałem. Chodź tu, chodź tu, chodź dawaj, tu. Dawaj, dawaj, dawaj. Dalej chodź w rakiecie ktoś jest schowany? Chyba widziałem, jak coś mi noktowizją mrygnęło. Attention, attention, ty z rakiety zeskakuj na, tu, na dół. Chyba jak tutaj. Tak, z rakiety zapraszamy, widzimy cię tu. Ale że tu pilot znowu nie się no, schował. Pilot rakiety! Nie! Panie pilocie, dziura w samolocie. Rozumie pan. Nie teraz pan... jakie wyzwanie mamy? Czy umie pan grać w kamień, nożyczki, papier? Jeżeli pan przegra, to ten pan wygrywa pana śmierć. Rozumie pan? Dobra. No dobra, no to... Jestem gotowy. 3, 4. Nożyczki, kamień, dobra, no, masz nie, szczęście, kurde. Ale pilot ma dzisiaj farta, ja nie? Powiem panu Bociekitku, że ja nie wiem, co tu się dzieje na tej planecie, ale ja wiem, że w Totolotka jeszcze nikt dwa razy nie wygrał. Chłop już nas skamuje na życie dwa razy, lecimy dalej. Let's go, co tutaj u góry się dzieje? O! A to... Nie no, panie pilocie, proszę mi zejść z oczu, bo ja nie mogę pana patrzeć już. Mi się wydaje, że jakiś majster tutaj mógł grzebać przy tych... panelach słonecznych, wiesz? Tak, jakiś majster? Tak. A, jest! Otóż to... Dzień dobry, witamy szef Huncia. Proszę. Rączki, rączki. O, dobrze, rączki, rączki. Panie... Ja z nim piątkę. Panie kosmonauto, czy tam panie ufolutku, słuchaj pan. Orzeł czy reszka? Jeżeli reszka, dwa razy podskocz. Proszę, już. No. Jeszcze... Raz podskoczył. Raz podskoczył, czyli orzeł. Okej. Okay. Midas to reszka, przypominam. Kurde. Unlucky da. Unlucky. Lecimy dalej. Słucham, co jest? No, co? Ten pilot się coś ponoszy strasznie, nie masz wrażenia? Tak, on tego. Jak go zobaczysz jeszcze raz, no to od razu tego, krótką piłkę mu, dobra, wiesz? Dobra, serwuj, dobra, dobra. Niech tutaj się nie wafluje z nami. Chodź do góry, wiesz? Zobaczymy, dobra, ja tutaj na lampę skoczyłem przypadkiem. No, że Randall? Ej, też jesteś taki powolny? Tak, bo był, weszliśmy tutaj, weszliśmy w spowolnienie. O nie. Taka, taki dodatek. Grawitacja silna. Taki dodatek grawitacyjny. Niby to fajne, ale przereklamowane ponoć. Ja skanuję termowizją. Dobra, ja idę stary na dół zobaczyć. Mi się wydaje, że... Dobra, zobacz. Tutaj jeszcze nie byliśmy, proszę pana. Okej, czy ty tutaj jesteś, kolego? Tu było dobre miejsce na schowanie się. Ale nie ma nikogo. O! Dzień dobry, panie ufolutku, proszę zejść tutaj na dół. O, zapraszam, tutaj zapraszam. Na dole tak, znalazłeś kogoś? Tak, tak, chodź pan. Mam nadzieję, że to nie ten o, kurde, pilot. Chłop się zaklinował. Nie wiem, pomożesz mu? Daj mu nóżkę czy coś. No, nie wiem, jak mu pomóc, kurde, szczerze. Dobra. On jest ze szpitala psychiatrycznego, ta, wiesz? Tak, on jeszcze pan Tadeusz się nazywa. Tutaj na szafkę wskoczył, to nie jest nic normalnego, nie, 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 ewidentnie tutaj się ten... to trzeba tutaj... Wygłupiał, wydourniał się, ta. Dobra, słuchaj, ty, tu jesteś w jakimś laboratorium, zobacz. No ja właśnie tutaj... widzę, co tutaj jest, ale ciekawe, co oni tu robią jakieś... testowali na ludziach, ty, to może dlatego tak skaczemy wysoko. Ja tu chłopie szybciej... A nie, to tylko grawitacja chyba. Tak, tutaj łączyli człowieka z pasikonikiem. Słuchaj, ja tutaj sprawdzam, czy DNA jest jakieś. O, kroki widzę, kroki widzę. Dobra. Chodź, ktoś tutaj... Znaczy słyszę, sorry, ktoś tutaj się przemieszczał. Kroki widzi! O, chyba! O! Nie no, kierowca, bombowca! Jest co? Ja mam go dość. Razy chyba. Nie! Chodź, panie, tu! Ja do pana walę... Ja do niego walę z daleka, z tej. Z double tubki dla Beki. Ty, masz go? Nie. Widzę go. 9. Leży. Zabiłeś go? Tam. Dobrze, że już nie możesz się odzywać. Ty, teraz tak się zastanawiałem, czy on przypadkiem nie miał jakichś informacji. A, dobra, nieważne. W sumie. Dobra, to czyli trzeba... O!
zoba! Zoba, mam go! Mam go, Hama! Złaź pan na dół! O, co za świr! Tak jest, co z nim zrobimy? Może damy mu szansę, żeby kogoś znalazł, co? Tak, i wtedy na jego, pewno, na wtedy pewno przeżyje. Go tutaj. Prześwietlam go. Jego temperatura w normie. Tak, jest w normie. Nie jestem tak, zarażony. Tak. Okej. Okay. Dobra. Tutaj. Pomożesz nam? Kiwnij głową. Pomożesz, okej. Okay. Alright. Poznać kogoś. Masz na to 30 sekund, albo czekają cię katusze. Ciekawe, jakie są katusze w tym wykonaniu rogalika XD. O, jest! Nie bij go! Nie bij go! Nie bij go! Tak jest. Proszę pana, proszę wyjść. Pani kosmonautko, czy panie kosmonauto, czy panie ufolutku, czy panie ufolutku, czy z kim ty tam kurde jesteś, chodź tu. Ręce do ręce, do góry. Wychodzimy na zewnątrz. Proszę, proszę do nas, tutaj. Zapraszam obydwie panie, bo to chyba kobiety za nie takie wiem, skafandry. Mi się wydaje, że zrobimy tak. Zagramy w Battle Flipa, co? Jeżeli rzucę butelkę... Moja ulubiona zabawa! Jeżeli rzucę butelkę i ona stanie, no to fioletowy przeżyje. A jeżeli nie, no to nie. Uwaga. Trzy, na takim terenie dwa, to małe szanse. Jeden, nieważne, grawitacja! No niestety, nie udało się. Teraz może ty chcesz rzucić, co? Ja? Dobra, poczekaj. Teren jest odpowiedni pod ten trik. Teren jest odpowiedni, dobra. Sprawdźmy, czy teren jest odpowiedni. Pięknie stoi! Brawo! Normalnie, niestety. cudownie. Aż muszę sobie pomidorkiem wrzucić, nie? Ale ty, fajnie ten pomidorek fajnie lata. To było no, okej. Okay. Pomysł. Czy mi się wydaje, czy zostało jeszcze kilka osób? Ile tu jeszcze osób zostało? Dwie dokładnie. Nie byliśmy jeszcze tutaj chyba właśnie w tych... Ty zobacz, tu są jakieś silosy, ja to muszę przeskanować. Nikogo nie widzę, byku. Tutaj mi się wydaje, że... Chyba to by była za prosta kryjówka, ale ja sobie zobaczę, czy przypadkiem... Ale tu są jeszcze drzwi. Tu jakiegoś ziomka pod kamieniami, nie? Oni tak lubią. Tubylcy pod kamieniami się chować, dlatego na naszych radarach nic nie wykrywamy. Ta, oni wiedzieli, że mamy radary, nie? Więc ja muszę przeskanować tą rakietę. Tak, 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 nie widać. Na rakiecie mógł ktoś ewidentnie nas strikować, albo jeszcze jeden mieszkańc rakiety może być, czy coś. Nie ma już kierowca bombowca. Ta. Ty, mi się wydaje, że tutaj w sałacie ktoś się schował. W sałacie, dobra, zobaczmy. Nie. Nie ma nikogo niestety. Gdzieś po dachach bym jeszcze poszukał, wiesz, bo tutaj wysoko mogą skakać. A jest! Co nie ma? Jest! Jest na lampie! Znalazłem go, tak. Panie, no właśnie, panie, w sałacie? No jak? Zobacz, na zielono się ubrał. Czekaj, i wskoczył muszę go zobaczyć, ale znalazłeś go dzięki Noctowizji? Tak, to był na żerandolu. Skubaniec. O, ty. Dobra, panie ufolutku zielony. Teraz pokażę panu numerek, a pan musi odgadnąć, jaki to numerek. Tyle razy pan musi podskoczyć, wtedy pan przeżyje. Rogal, patrz. Dobra. Nie no, widać z tej strony też XD! Dobra, tak być nie może. Nie, nie myślałem, że z jednej strony tylko. Ej, nie oszukuj nas, chłopie. Spadaj na ziemię. Jeszcze raz, dobra, chodź ci pokażę tu za budowlą. Dobra. A poczekaj, ja będę miał kontrolę nad nim też. Poczekaj, bo tu muszę celować do niego. Okej. On jest spany, no. Pokażuj. Okej, jest numerek. Okej, dobra, proszę podskoczyć, no. Ile razy pan podskoczy, no? No. Raz. Dwa, okej, okay. Myślałem, że już skończył. Ja też. Dobra, to było dwa, ale było trzy. Miałeś 10% szans, było blisko. Było bardzo blisko. Było dobra. Blisko, ty, to chyba ostatnia osoba nam została. Tak, ja myślę, że na tym... Czyli osobie, której będziemy musieli fałdolcami za bilet zapłacić. A to nie on nam miał zapłacić za powrotny? A no właśnie, ty. On nam miał zapłacić, ty. Kurde, pomieszało mi się jak zwykle. Gdzie on jest? Oddawaj bilet! Oskamowali nas, tak? Dobra, ja tu wskakuję na dachy, stary. Szukam. Jest, mam! Masz go? A jak ja jestem najlepszy w te kosmiczne gierki? Ty Farel jesteś jakimś bogiem chowanego, co jest grane? Czy to on był? Tak, płaci! Bierz, zbieraj to szybko, zbieraj! Dobra, okej. Słuchaj, to ja tego. Dziękuję ci! Lecisz z nami, młody, dawaj! Dawaj z nami do dawaj, rakiety. Dawaj, ja idę szybko nie, do rakiety. A nie, on woli tu zostać, czy nie? Szybko, do dziobu rakiety, zapłacił nam za przejazd, niech mu będzie. Szybko, bo miejsce nam zajmie. W kokpicie. Tu, szybko, szybko. Dobra, skakuję. Dobra, jestem. Cyk. Dokąd pan? Co on myślał, że z nami poleci na krzyżery? Nie ma tak. Hop. Ej, ale zapłacił nam za bilety. No zapłacił, dobra. Zapłacił, elegancko, o to chodziło. Zająłeś miejsce? Ha! Tak, jestem, odpalaj maszynę. Dobra, odpalamy to. Let's go!
Także moi kochani, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, strzelajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na pixyshop.pl, odwiedźcie też mojego Instagrama, grupę na Facebooku. Wszystkie linki do moich social mediów macie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. Ja się już z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!